Mam taką ekologiczną teorię, może brzmi troszeczkę wariacko, ale posłuchajcie. Globalne ocieplenie bierze się z przegrzania głów rządzących nami polityków. Oni naprawdę dniem i nocą kombinują, co zrobić, żeby nasze życie stało się niebem na ziemi i żeby skończył się kryzys i wszystkie towarzyszące jemu problemy i konsekwencje. Dyskusje polityczne, temperatura tych dyskusji politycznych wcale nie opada, a to sugeruje, że czeka nas bardzo gorące lato. Agentom. Witam was, naćpana hołoto! Hello everybody! Zieleń jest zwykle kolorem nadziei! Najlepszy debiut w polskim podcastingu w 2011 roku, pierwsze miejsce, agent Tomasz. Jeżeli ktoś chce konfrontacji i chce konfliktu, to... Ale dzisiaj to czerwień jest kolorem nadziei! Mamy do czynienia z partnerem, który w tej sprawie, delikatnie mówiąc, nie jest konsekwentny. Hańba! Rada. Bardzo się cieszę, że poglądy Ludwika von Misesa spotkały się z takim aplauzem. Zbrodnia. Ja myślę, że to jest przejęzyczenie. Mówię teraz serio. If we lose freedom here, there's no place to escape to. This is the last stand on earth. Nawet opatrzność nam sprzyja. Tylko ludzie opętani sięgną do głębokich kieszeni, tych polskich, ale także tych niepolskich. W tej sytuacji... Wolałbym się nie urodzić. Agentom. Ja patrzę w przyszłość z bardzo pozytywnym nastawieniem. Już za parę tygodni skończą się gadki na temat euro. To będzie wspaniałe. Znaczy wiem, że zaczną się wszystkiego rodzaju komisje śledcze dotyczące różnych tam przekrętów i tak dalej. I będzie z tego kupa zabawy tak naprawdę. Bo już wiemy, że tak naprawdę Polska ileś tam 10 miliardów to wszystko wpakowała. W zasadzie wiemy już, to już jest jasne, prawda? Wiadomo, że nic z tego nie będziemy mieli. Rostowski sam nie wiedział, jakie podatki zapłaci UEFA. No, ja się przynajmniej dowiedziałem od Rostowskiego wreszcie, chociaż puścił to tak półgębkiem niedawno w jakimś tam wydaniu wiadomości, że Polska już od dawna gra na to, że Grecja opuści strefę euro. To ja jeszcze w tej audycji używam sampli, w których Rostowski mówi, że trzeba zrobić wszystko, żeby uratować strefę euro w jej obecnym kształcie, a tu się nagle okazuje, że Jacek Wincent ma genialny plan gdzieś w jakimś tam swoim rękawie schowany, już nie wiadomo którym i w której marynarce tak naprawdę, że my możemy spokojnie grać i spekulować w ten sposób, że Polska jest cały czas zieloną wyspą, którą już od dawna nie jest, ale jest, cały czas jest, oficjalnie jesteśmy, właśnie dlatego, że prowadzimy taką politykę, że przygotowujemy się na to, że Grecja opuści strefę euro. Moi drodzy, w dzisiejszej audycji już nie będę gadał o Grecji i nie będę gadał o Euro 2012, bo jak się domyślam, macie już tych tematów totalnie dość. Było parę fajnych rzeczy w zeszłym tygodniu. Janusz Palikot wystąpił ponoć z kościoła, później się okazało, że nie wystąpił, później on stwierdził, że wystąpił, bo wystarczy, że ktoś powie, że wystąpił i to się liczy, tak? Znaczy ja słyszałem, że tak gdzieś w Arabii Saudyjskiej ponoć tak się rozwodów dokonuje, że trzeba przyjść z żoną na plac główny, tam 14 razy powiedzieć słowo rozwód, obrócić się dwa razy dookoła własnej osi i oddać sołtysowi dwie krowy. I wtedy ponoć rozwód jest zaliczony. Czy tam w jakichś małych miasteczkach afrykańskich jeszcze stosuje się takie metody? Poseł Janusz oprócz tego przyczepił do drzwi w Krakowie jakiś tam swój list, że występuje, tak? Oświadczenie, że już nie chce być w kościele. No dobra, później okazało się, że ten list jest nieważny i tak dalej, i tak dalej. Ja na Facebooku zadałem takie bardzo proste pytanie, czy ten list był przyklejony na ślinę, plastrem jakimś, czy gwoździem? Bo przyznam szczerze, widziałem tylko jedno zdjęcie z tego eventu i nie wiem, bo jeśli został przyklejony na ślinę, to jest taki z niego, prawda, luter, jak już nie powiemy co, ale jeśli był przybity gwoździem i dookoła była masa osób, nikt nie zareagował, no to przecież te drzwi to jest czyjaś prywatna, jakby nie było własność, prawda? To nie są urzędowe drzwi, które można niszczyć, bo są wspólną własnością, tylko są prywatne drzwi, więc powinien za jakiś wandalizm chyba odpowiedzieć. Są dwie opcje. Nawet jakby pineskę tam przyczepił, to jest to wandalizm i są na to dowody, bo chyba były tam jakieś kamery, prawda? Dobra, ale też nie wchodźmy w temat Janusza, bo to jest w ogóle co innego. Jarosław Kaczyński w Stoczni Gdańskiej powiedział, że nie lubi wolnego rynku i że to wszystko była ideologia, a nie ekonomia. Za straty spowodowane przez żurawie rolnicy nie dostają odszkodowań. Ptaków nie ma na urzędowej liście zwierząt, za które odpowiada państwo. Słuchałem tego przemówienia, bo jest ono dostępne na YouTubie i zmroziło mnie tak naprawdę. Nie potrafiłem znaleźć reakcji posła Wiplera na to wystąpienie. Oj, to wszystko wskazuje na to, że naprawdę Gowin z Wiplerem założą partię deregulatorów. No bo to jest chyba jedyne dla nich obu wyjście na dobrą sprawę. Dobra, strajk taksówkarzy, no dobra, wiemy o co chodzi, okej? Dzisiaj, w dzisiejszym agencie będzie o taksówkarzach, ale będzie o taksówkarzach azjatyckich, żeby było śmiesznie, arabskich w zasadzie. Moi kochani, robi się coraz cieplej, rośnie prawdopodobieństwo z każdym tygodniem, że
słuchacie tego podcastu w warunkach coraz bardziej przyjaznych, coraz bardziej wakacyjnych, coraz bardziej wypoczynkowych. Ja się tylko zaczynam powolutku obawiać, że na wakacje słuchanie o unijnych wariacjach czy jakichś kolejnych kretyńskich podatkach nałożonych w Stanach Zjednoczonych, tudzież nowych pomysłach ministrów zdrowia czy finansów u nas w Polsce, że takie informacje to nie jest tak naprawdę do końca wakacyjny temat. Kombinuję, jak to zrobić, żeby troszeczkę poluzować, ale z drugiej strony nie stać się programem typu Lato z Radiem, bo już taki program jest, więc nie trzeba go dublować. To jest ostatnia audycja w maju, za tydzień będzie 1, 2, 3 czerwca, ten weekend, pierwszy weekend czerwcowy. W tym tygodniu podcast Agent Tomasz będzie obchodził swoje drugie urodziny, ale to nie wiem, czy to powinno coś zmienić. I tak naprawdę przydałoby się zmienić format, nie? Na przynajmniej na wakacje, przynajmniej na czerwiec, lipiec, sierpień, może kawałek września. Przyznam szczerze, jeszcze nie mam żadnego planu, jak to zrobić. Na razie audycja odchudzona jest o poczekalnię, którą możecie znaleźć na stronie agentomasz.pl, tak samo poczekalnię do tego odcinka, jak i poczekalnię do poprzednich odcinków. Tam znajdziecie, czyli informacje, które nie weszły do głównego wydania Agenta. W tym momencie jesteśmy w głównym wydaniu Agenta, czyli w audycji podsumowującej miniony tydzień. W przypadku tej audycji jest to 21 tydzień 2012 roku. W 10 newsach, które nie były poruszane w mediach głównoźródlanych, czy jak to woli mainstreamowych. Ja sobie pozwolę na trochę więcej uwag dotyczących audycji już w poczekalni, dlatego zapraszam Was od razu na stronę agentomasz.pl, pisane z jednym T w środku, lub Tomasz Agencki na Facebooku. A w tym momencie dobrze będzie już przejść do dziesiątki wspomnianych newsów. Tego już nie da się ukryć, że najbliższe dni i tygodnie będą dramatyczne. Numer 10. Odrzutowa informacja na sam początek Agenta, która, jak mam nadzieję, nada nam troszeczkę tempa. Ona się bardzo dobrze nadaje do rozpoczynania audycji. Dzisiaj mamy jedną rakietową informację na początek audycji i jedną odlotową informację na sam koniec audycji, ale nie przewijajcie w tym momencie do końca. Posłuchajcie pozostałych 8, nie tylko 10 i 1 audycji. Moi drodzy, jak już pewnie wiecie, w tym tygodniu, a może nie wiecie, tym przyjemnie będzie Wam się tego słuchać. W tym tygodniu zaczął się jakby nowy rozdział lotów kosmicznych. Przez ostatnie miesiące, o tym też wspominałem w tym podcaście, kończył się tak naprawdę żywot NASA, głównie z powodu cięć budżetowych, bo po co komu kosmos, kiedy, prawda, pusto w garnku. Naukowcy NASA już teraz głównie pracują nad tym, jak uratować Ziemię przed globalnym ociepleniem, tudzież globalnym ochłodzeniem, bo oczywiście brane są pod uwagę wszelkie opcje, ale w zeszłym, właśnie w tym mijającym 21 tygodniu 2012 roku wystrzelono kapsułę Dragon 2 w kosmos. Póki co jeszcze bezzałogową, ale przynajmniej niepaństwową. I to jest taka drobna, malutka rzecz, która odróżnia ten program kosmiczny od wszystkich poprzednich z historii ludzkości w ogóle. Pierwszy prywatny statek kosmiczny. Startował z Cape Canaveral na Florydzie, ale już nie zajmowała się tym NASA, tylko SpaceX. NASA póki co dorzuciła się troszeczkę do tego projektu, ponieważ cały projekt pochłonął, no, cały czas trwa, więc w zasadzie można powiedzieć pochłania, 1,2 miliarda dolarów. NASA dorzuciła się z kwotą 400 milionów dolarów do tego projektu, ale już w zamierzeniach są następne projekty i te następne projekty już będą całkowicie prywatne. Z analiz amerykańskiego rządowego biura obrachunkowego wynika, że podobny program w ramach tradycyjnych procedur zakupowych NASA kosztowałby od 4 do 10 razy więcej. I to oświadczył Alan Lindenmoyer, który w NASA odpowiada za inicjatywy dotyczące komercyjnych lotów kosmicznych. Ten lot, który właśnie w tym momencie już z tego co wiem zaczepił się do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bo tą wiadomość, którą trzymam, jest sprzed kilku dni o tym, że wystartował, ale przed chwilą sprawdziłem na internecie, okazuje się, że on już się podpiął do tej Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, tam przewiózł jakąś żywność, jakieś materiały naukowe, nie wiadomo co, nowe odcinki, ostatni sezon House'a i różne takie rzeczy. Oprócz tych wszystkich dóbr, które tam wywiózł, to w kosmos trafiły prochy 308 osób, które miały życzenie prywatne, żeby ich nie chować, tylko wystrzelić właśnie
żeby stały się częścią Gwiezdnego Pyłu i Drogi Mlecznej i tak dalej, i tak dalej. Między innymi znajdują się tam prochy Gordona Coopera, to jest astronauta z programu Merkury, oraz Jamesa Doohana. James Doohan to jest taki aktor, zdaje się, irlandzkiego pochodzenia. On grał Scottiego w tej pierwszej obsadzie Star Treka. I tu znowu mamy przed sobą zbliżenie marzeń prywatnych inwestorów i rzeczywistości. Prezes SpaceX, Gwynne Shotwell, już zapowiada pierwszy lot załogowy. I już planuje na 2015 rok, ale oczywiście NASA, doświadczona w urzędowym, prawda, podejściu do tematu, zapowiada, że do 2017 roku najprawdopodobniej potrwają wszelkie procedury dotyczące certyfikacji i w ogóle dopuszczenia tego lotu z załogą. Może właśnie dlatego, gdyby to miało być robione przez NASA, to byłoby to od 4 do 10 razy droższe. A wszyscy wiemy doskonale z doświadczenia, że jeśli ktoś mówi, że jakikolwiek rządowy projekt może być od 3 do, czy tam od 4 do 10 razy droższy, to tak naprawdę w rzeczywistości okaże się później, że był od 10 do 15 razy droższy. No i taki bardzo łatwy i prosty przykład. W zasadzie najbardziej w tej informacji zaciekawiło mnie to jedno zdanie tak naprawdę, że tradycyjnie, rządowo, administracyjnie to wszystko byłoby od 4 do 10 razy droższe. Ale nie będzie, bo prywatna inicjatywa się za to wzięła. A propos kosmitów, to Janusz Korwin-Mikke kiedyś mówił o tym, że gdyby doszedł do władzy, to on posadziłby Polaka na Marsie czy na Księżycu, coś takiego, tak? Że takie mamy marnotrawstwo, że gdyby tego marnotrawstwa nie było, to już polski astronauta przybijałby nie wiadomo jaką flagę tak naprawdę do Księżyca. To w tym momencie myślę, że powinien jeszcze raz spojrzeć i może wyszłoby na to, że gdyby doszedł do władzy, to właśnie od 4 do 10 Polaków wysłałby na Księżyc. Numer 9. Ze stanu nieważkości przechodzimy w stan nieważności. Wracamy na Ziemię. Wielka Brytania kontra Unia Europejska. Co kilka dni dochodzą nowe przyczyny do tego, żeby wybuchła wojna między krajem wyspiarzy a starym kontynentem. A kontynentem w ogóle, tak na dobrą sprawę. Tym razem Trybunał Europejski, Trybunał dotyczący praw człowieka, już po raz kolejny tak naprawdę orzekł, że Wielka Brytania musi zmienić swoje prawo. Tym razem musi zmienić swoje prawo w temacie zakazu udziału w głosowaniach w więzieniach. W Wielkiej Brytanii więźniowie nie mają prawa głosu. Niezależnie od tego, czy siedzisz za posiadanie, czy za wielokrotne morderstwo, po prostu więzienie nie jest okręgową komisją wyborczą. Po prostu. Nie do pomyślenia w Polsce, prawda? Nie, dopóki w Polsce w psychiatrykach i w więzieniach wygrywa Platforma Obywatelska, to wiemy o tym doskonale, że nie będzie to zmienione. Gdyby wygrywał PiS, no to oczywiście byśmy słyszeli, że tylko wariaci i złodzieje głosują na PiS i że spokojnie można ich z tego, prawda, obowiązku brania udziału w demokracji wykluczyć. W Wielkiej Brytanii panuje też w sumie system dwupartyjny. Jest tak zwana lewica, jest tak zwana prawica, czyli są konserwatyści i Partia Pracy. Partia Pracy oczywiście w kategorii lewicowych się porusza w kategoriach, a niby konserwatyści to są niby ci prawicowi. Ale tak naprawdę jest to podział na keynesistów i marksistów. To tutaj prawica, lewica, to nie wiem, czy do końca ma taki wielki sens. Ale obie strony tak naprawdę są zgodne co do tego, że ten zakaz, w sensie niedopuszczanie więźniów do głosowania powinien być utrzymany. I u nich to nie jest jakaś tam nowa rzecz, że od niedawna dopiero zakazali przestępcom głosować. 140 lat trwa ten zakaz. I od paru lat konsekwentnie Europejski Trybunał Walki o Prawa Człowieka, czy nie wiem jak to inaczej przetłumaczyć, próbuje przekonać Anglików, że jednak to nie ma sensu. Tylko w żaden sposób nie potrafi ich przekonać jakimiś argumentami, tylko po prostu ogłasza, że ten zakaz jest nieprawomocny, albo też, że powinien zostać jak najszybciej cofnięty. Tam oczywiście są jakieś grupy, które za tym lobbują, nawet w samej Wielkiej Brytanii. W parlamencie Wielkiej Brytanii rok temu, w lutym, było głosowanie na ten temat, czy uchylić to prawo. 22 głosy były za tym, żeby uchylić to prawo, 234 za tym, żeby w ogóle tego nie ruszać i że jest to w ogóle rzeczą przedziwną, żeby
żeby przestępcy, którzy już w jakiś sposób wykluczyli się ze społeczeństwa, których zamykamy w więzieniu, mogli głosować. W ogóle David Cameron w ogóle powiedział o tym rok temu, że sprawia to, że on się w ogóle czuje, jak miał wymiotować, jak słyszy w ogóle taką propozycję. To jest coś niespotykanego, niesłychanego itd., itd. Później się okazuje, że te właśnie grupy działające na rzecz głosowania przez przestępców mówią o tym, że to, że ci przestępcy będą głosować, to jest część resocjalizacji, oni wtedy czują się częścią społeczeństwa. Tak, ustawią się w kolejce, wrzucą kartkę i wrócą do celi. Wtedy się mogą poczuć częścią społeczeństwa. Wiecie co, tak naprawdę oczywiście jest jakiś bełkot, ale ten bełkot zaczyna, według mnie, zaczyna mieć sens w drugą stronę. W sensie, że ci ludzie, którzy nie są więźniami, też spełniają swój obowiązek, czyli masz obejrzeć program w telewizji, obejrzeć debatę, jedną, drugą, trzecią, zadecydować, kto jest zagrożeniem dla Polski, a kto jest jedyną szansą na odbudowę. I tu nie będę podpowiadał, który jest którym, bo to właśnie zależy od tego, jakie debaty oglądasz i na jakich telewizjach. Masz iść, ustawić się w kolejce, wrzucić kartkę i wrócić do swojej celi. Nie? Czyli tak naprawdę ta resocjalizacja, nie wiem, kto zaczyna kogo przypominać bardziej. Czy więzień wolnego, czy ten wolny więźnia. Ten Trybunał w zeszły wtorek po raz kolejny wystosował takie pismo do Wielkiej Brytanii, ale tu akurat, tak jak mówiłem, ta lewica z tą prawicą się jakby zgadzają i mają to już obcykane, ponieważ poprzedni rząd lejburzystów, który też jest za tym, żeby to prawo zostało utrzymane w swojej mocy, a z drugiej strony nie chce za bardzo tam husarzyć i nie chce podskakiwać swoim bliskim znajomym w Unii Europejskiej, bo co do całej reszty praktycznie się zgadzają, wyprodukował taką sztuczkę, w zasadzie obejście tego, żeby nie musieć odpowiadać na pytanie, czy jesteście za, czy przeciw, to tak naprawdę rozpisali dwa równoległe programy, które spokojnie miały metodami właśnie administracyjnymi robić różnego rodzaju sondaże i tak dalej, szukać pozytywów i negatywów obu opcji i tak naprawdę oba programy po prostu ugrzęzły w torach administracyjnych, praktycznie tak, jak można było się spodziewać od początku, że się stanie, a do tych wyprodukowanych tez przez jakby odnalezionych, czy też odkrytych przez te programy, nikt się nie zastosowywał do żadnych zaleceń. Była ponoć jedna opcja, którą w końcu rząd lejburzystowski chciał troszeczkę, nie wiem, uruchomić, żeby się przypodobać swoim kolegom ze Strasburga i Brukseli. I tam była taka opcja, że wszyscy, którzy odsiadują wyrok do 4 lat, mogliby głosować. Ale później okazało się, że oznaczałoby to zaproszenie do komisji obwodowych jakiegoś 1000 gwałcicieli, 30 tysięcy ludzi oskarżonych o napad z bronią w ręku i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc w końcu stwierdzili, że nie będą dzielić na, nie wiem jak to nazwać, na więzienia na więźniów dwóch prędkości czy coś takiego i stwierdzili, że na razie nic się z tym nie będzie robić. Póki co David Cameron mówi, że absolutnie się na to nie zgadza i wszyscy brytyjscy parlamentarzyści mu tam mocno przyklaskują. Z wyjątkowa zgoda Izby Lordy. Nie ukradłbyś samochodu. Nie ukradłbyś samolotu. Nie ukradłbyś słonia z zoo. Słuchanie agent Tomasza bez polecania znajomym to kradzież. Po użyciu zapozna się z dowolną osobą w celu przekazania jej namiarów na podcast Agent Tomasz. Facebook Tomasz Agencki. Strona agenttomasz.pl. Możliwe działania uboczne, zmiana poglądów, utrata mocno lewicujących przyjaciół, pogłębione wahania w dniach wyborów, głód wiedzy, ataki śmiechu. Agent Tomasz. Zajrzymy na chwilę do Arabii Saudyjskiej. Po tej wiadomości wszystkim naszym rodzimym, licencjonowanym taksówkarzom może skoczyć puls. Mogą się rozmarzyć tak naprawdę. W zasadzie z tego rozmarzenia może co najwyżej wyniknąć rozczarowanie, że nie urodzili się w cudownym kraju, jakim jest Arabia Saudyjska, tylko w tym właśnie złym, kapitalistycznym, wolnorynkowym zakątku świata, jakim jest Polska. Dążącym na dodatek do totalnej deregulacji. Numer 8. Moi kochani, 10 lat temu, w 2002 roku w Arabii Saudyjskiej powstał plan całkowitego saudyzowania branży taksówkarskiej. Czyli oprócz tego, że były te zwykłe regulacje, które są w Polsce, jeszcze było ich tam dwa razy więcej pewnie, jak się domyślamy, których i tak nikt nie przestrzegał, co jest pewnie trzecią, co jest puentą tej całej nadregulacji,
To jeszcze do tego Ministerstwo Pracy postanowiło, że taksówkarzami będą tylko prawdziwi Saudyjczycy. Program ten miał się zakończyć w 2004 roku. Wymyślono różnego rodzaju inicjatywy dla prawdziwych Saudyjczyków, żeby chwycili za kółko i to oni, prawda, podwozili innych prawdziwych Saudyjczyków i obcokrajowców, ale tak czy inaczej oni tylko mogli mieć prawo prowadzić taksówkę i ten plan generalnie nie wypalił. W 2005 roku, rok po tym, jak już miał się zakończyć, ogłoszono, że tak naprawdę cały plan spalił na panewce, że nie będzie żadnej saudyzacji, że to wszystko w ogóle się nie udało. W tym momencie Ministerstwo Pracy podnosi po raz drugi jakby rękawice z ziemi i próbuje w sposób niesamowity wręcz po prostu. Teraz czytam te informacje, żałuję, że sam się nie urodziłem w Arabii Saudyjskiej. Jakbym był taksówkarzem, to po prostu raj na ziemi. Urodziłeś się w Arabii Saudyjskiej, słuchaczu tego podcastu. Jedź tam natychmiast, żeby zostać taksówkarzem. Masz gwarantowaną wypłatę, $1,333 dokładnie, zapewniają ci co miesiąc. Wszystkiego rodzaju ubezpieczenia, zniżki na kredyty. No co sobie możesz wyobrazić? Wszystko, co państwo jest w stanie ci dać, dostaniesz. Tylko masz być taksówkarzem, być prawdziwym Saudyjczykiem i w ten sposób państwo ma zamiar wypchnąć wszystkich niesaudyjczyków z branży taksówkarskiej, którą, jak się okazywało, nie Saudyjczycy, ci wszyscy obcokrajowcy, opanowali. Obecnie w Arabii Saudyjskiej jest 1375 firm taksówkarskich, w sumie 43 tysiące taksówkarzy, ale tylko 15 tysięcy z nich to są ci prawdziwi Saudyjczycy, 28 tysięcy obcokrajowcy. Bardzo się to nie podoba w Ministerstwie Pracy i może się okazać, że ministerstwo będzie musiało nałożyć różnego rodzaju kary na te przedsiębiorstwa taksówkarskie, które nie zatrudniają odpowiedniej ilości narodowych Saudyjczyków. Problem jeszcze w Arabii Saudyjskiej dodatkowy, to znaczy oczywiście mamy kolejny przykład, gdzie urzędnicy, to jest problem urzędników pod każdą szerokością geograficzną, żeby nie było, urzędnicy nie tolerują w żaden sposób rzeczywistości. A w Arabii Saudyjskiej jest jeszcze taka kwestia, że nie wszyscy chcą zostać taksówkarzami, ponieważ tam są przeróżne święta religijne, podczas których nie można pracować i wtedy pracują obcokrajowcy. Więc firmy taksówkarskie chcą zatrudniać Saudyjczyków, bo wiedzą, że mogą czekać ich różnego rodzaju nieprzyjemne konsekwencje ze strony właśnie ministra pracy. Czyli oni chcą zatrudniać Saudyjczyków, ale tak czy inaczej ostatecznie w tych taksówkach lądują obcokrajowcy, którzy nie mają problemu z tym, że akurat jest jakieś święto, jakiś okres, taki czy śmaki, po prostu jeżdżą, nie? Więc cóż, no znowu mamy zderzenie marzeń ministra z rzeczywistością. I tutaj tym ministrem jest, w zasadzie ministrem. Bardzo ciekawą wypowiedź znalazłem od pana Saida Al-Basamiego, który jest wiceprezesem Komitetu Transportu Publicznego. Mimo tego, że to są wszystko prywatne taksówkarskie firmy, to oczywiście one się liczą pod transport publiczny, no bo przecież działają publicznie, więc logiczne, prawda? I on mówi sam, przyznaje, wiemy, że firmy taksówkarskie chcą zatrudniać Saudyjczyków, wiemy, że Saudyjczycy nie chcą składać podań o pracy do tych firm, ale mimo wszystko będziemy musieli albo nałożyć kary na firmy taksówkarskie, które mają więcej obcokrajowców lub Saudyjczyków, lub po prostu najlepszym rozwiązaniem problemu będzie zakazanie zatrudniania obcokrajowców. Szerokiej drogi. Numer 7. Wiecie, co to może być odpowiedzialna medycyna? Stowarzyszenie Lekarzy, Komitet Lekarzy na Rzecz Odpowiedzialnej Medycyny. Jest taka organizacja w Stanach Zjednoczonych. To jest jakby sugerowanie, że może być coś takiego jak nieodpowiedzialna medycyna. Kurczę, u nas mogłoby coś takiego powstać. W samym sercu NFZ-u powstało Stowarzyszenie na Rzecz Odpowiedzialnej... Nie, dobra, bo to stowarzyszenie wymienia, to chodzi o medycynę względem oczywiście homo sapiens, względem ludzi, ale ono wymienia się szefami, wszystkimi jakimiś tam urzędnikami, działaczami z PETą, czyli Ludzie na Rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt. Czyli tu jest etyczne traktowanie zwierząt, a tam jest odpowiedzialna medycyna. No my o tej PETcie, czyli właśnie petycznym ludzi na rzecz petycznym, ludzi na rzecz etycznego traktowania zwierząt, to już wielokrotnie mówiliśmy w agentach. Ostatnio chyba miesiąc czy dwa temu przytaczałem statystyki, ile zwierząt branych do adopcji przez PETę
ginie w przeciągu pierwszego dnia ich pobytu pod, jeśli można tak powiedzieć, skrzydłami tej organizacji i tam by chodziło, że między 70 a 80% zwierzątek pierwszego dnia. Nie wiadomo czemu te dwie grupy są ze sobą zorganizowane, połączone w bardzo mocny sposób, chociaż teoretycznie, tak jak widzimy, mają osobne nazwy. I ta grupa na rzecz odpowiedzialnej medycyny wystosowała do Białego Domu pismo, zażalenie, w zasadzie apel. Może nawet w tej kolejności powinno się mówić pismo, potem zażalenie, a potem apel. Gdzie to było? Prezydenci, rodzina prezydenta, członkowie gabinetu. To samo tyczy się oczywiście wiceprezydenta, jego rodziny, rodziny jego rodziny. Nie pozowali do zdjęć podczas jedzenia niezdrowego żarcia. A zdarza się to bardzo często. Pamiętacie, jak Barack Obama przyjechał do Polski jakiś czas temu, to wcześniej był w Irlandii, gdzie udowadniał, że ma korzenie irlandzkie. Na dowód tego wypił Guinnessa, tudzież zamówił Guinnessa, bo nikt nie wiedział, że nie widziałem, żeby on go wypił. Widziałem tylko, że stoi z Guinnessem. Później w Polsce udowadniał, że miał korzenie polskie, później w Kenii udowadniał, że nie ma kenijskich korzeni i tak dalej, i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych teraz próbuje udowodnić, że ma amerykańskie korzenie. To on wszędzie albo jakieś piwko, albo jakieś lody, tam Joe Biden, wiceprezydent, niedawno lody dzieciom rozdawał w ramach kampanii w ogóle reelekcji Baracka Obamy. I też się przyczepili do tego, że lody rożki rozdawał małym dzieciom. Bo to przyzwyczaja, wiecie, naród do tego, że właśnie śmieciowe jedzenie się je i to później okazuje się, że jest rak i różnego rodzaju schorzenia właśnie płyną od tego, że się pije piwo, zagryza chipsami, a potem dziecku kupuje loda. Gdzieś w tym jest jakaś prawda, no bo to nie jest najzdrowsza z możliwych diet, prawda? Piwo, lody i orzeszki. Sam po sobie to wiem. Ale ci tutaj koledzy z tego stowarzyszenia na rzecz odpowiedzialnej medycyny zażądali tego od Białego Domu. Po prostu, to jest po prostu, trudno powiedzieć nakaz, bo nie można nakazywać prezydentowi, prawda? Ale jakby takie bardzo mocne oświadczenie, że on powinien to nakazać w sposób jasny, klarowny, ostateczny i koniec w ogóle. Szczególnie teraz, kiedy jest kampania wyborcza, no to wiadomo, że prezydent i kandydat będą jeździć po całym kraju i tam próbować się bratać z ludźmi. Ale wiadomo, że jak będą się próbować bratać z ludźmi, to będą chcieli jeść to, co ci ludzie jedzą. A w Stanach Zjednoczonych, no sorry, no co ci ludzie jedzą? No właśnie śmieciowe żarcie, to jest to, co jedzą. Więc trudno będzie tam Baremu jechać na południe i udawać, że on tylko w ogóle kalafiorka dzisiaj zjadł rano, ma jego bakłażanka i karczocha i dziękuję, on do następnego wtorku już będzie pił tylko sok z mięty. Absolutnie, będzie musiał siąść przy stołach i jeść to, co ci goście jedzą, prawda? To jest oczywiste. A i absolutnie będzie chciał, żeby był tam i aparat, kamera i wszystkie lokalne stacje telewizyjne będą go kręcić, jak on wsuwa te frytki. Więc jest trochę... No będzie miał problem. Ale ostatnio Barack Obama jakoś nie potrafi odpowiedzieć na pytania głównie zadawane w sprawie tych jakby stowarzyszeń, towarzystw ochrony zdrowia, zwierząt, czego tamkolwiek, które teoretycznie powinny być jakby po stronie Baracka Obamy. Tymczasem on ma problemy z komunikacją właśnie z tymi, można byłoby powiedzieć, korzennymi ideologicznie organizacjami ze swojej strony politycznej. Teraz w Chicago były ogromne zamieszki i też jakoś udało się Barackowi Obamie udało się uciec od odpowiedzi na pytanie, czy on popiera te zamieszki. Sprawa z zamieszkami w Chicago to powinien tak naprawdę być osobny punkt w agencie, ale kiedyś przejdziemy tego i omówię to dosyć dokładnie, bo teraz zamieszki to mamy wszędzie, gdzie okiem nie spojrzeć, więc nie ma sensu do tego wracać. Te zamieszki, szczególnie że w Chicago, są organizowane przez sponsorów Baracka Obamy, ale to jest strasznie skomplikowana sprawa. Jeszcze a propos tego z unikania niezdrowego żarcia tak naprawdę, to jedna wiadomość z Europy. Tages Anzeiger, Szwajcaria. Gazeta Tages Anzeiger podała wiadomość o kobiecie, która zamieszkiwała na wschodzie Szwajcarii, w jednej miejscowości na wschodzie Szwajcarii. Ona próbowała właśnie unikać niezdrowego żarcia aż do przesady. W 2010 roku obejrzała film dokumentalny zatytułowany Na początku było światło. To jest taki film, w którym dwóch ludzi przekonuje, że żywi się światłem. Jest to doktor chemii Michael Werner, który ma 62 lata, miał 62 lata, nie wiem czy teraz, czy w tym filmie dokumentalnym w 2010 roku, ale powiedzmy 62 lata oraz 83-letni jogin Prahlad Jani. Oni oczywiście obaj opowiadają, że wystarczy się opalać, nie trzeba jeść, nie trzeba pić. Jeden mówił o tym, że
nie spożywał nic przez 10 lat, a Jogin mówi, że już od 70 lat nic nie je, nic nie pije i tylko wystawia się na słońce. I tam pani, której tutaj niestety gazeta Tages Anzeiger nie podaje jej bliższych danych, postanowiła przygotować się do tej diety. Kupiła odpowiednie książki, ten rodzaj właśnie diety słonecznej nazywa się bretarianizm, taka ciekawa bardzo nazwa, chyba że się tylko oddycha, tak? Uspokajała swoje dzieci, oczywiście, że w momencie, w którym ta dieta zacznie ich zagrażać, co oczywiście jest bzdurą, ta dieta jest świetna tak naprawdę. Kiedy ta dieta zacznie jej zagrażać, to ona oczywiście przerwie tą dietę i tak przekonywała te swoje dzieci, aż te dzieci znalazły swoją matkę w domu, która dobrowolnie zagłodziła się na śmierć. Tak skończyła się wesoła przygoda z unikaniem niezdrowego żarcia, przynajmniej dla tej młodej Szwajcarki. Była to czwarta ofiara tego jakby ruchu bretarianizmu. Ja się zastanawiam, dlaczego ta odpowiedzialna medycyna, czy ta PETA, czy co innego, nie mogłaby na przykład zakazać tego bretarianizmu. Nikt się nie zainteresował bretarianizmem. No, ruch, który namawia cię do tego, żebyś przestał jeść i pić. W sumie ostatecznie, jakby nie było, podejmujesz wyzwanie nie picia i nie jedzenia niczego do końca życia z własnej woli. I oczywiście to wyzwanie zostaje jakby, w przypadku przynajmniej tych czterech osób, się sprawdziło. One rzeczywiście do końca życia nic nie zjadły i nic nie wypiły, więc w sumie dlaczego miałoby się, kto miałby się czepiać tego jogina, nie? Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Cztery osoby zmarły od lat 90. Reszta osób żyje, oczywiście, które podjęły się tej diety, ale wróciły do zwyczajnego trybu spożywania pokarmów. Numer 6. Ten bretarianizm, moi drodzy, to może się okazać całkiem sensowna metoda na leczenie pacjentów. Niedługo chyba NFZ zacznie ją stosować po prostu. Moi mili, Gazeta Prawna przypomniała mi dzisiaj w zasadzie tak naprawdę jedną rzecz, którą kiedyś dostałem od słuchacza tego podcastu, który napisał mi maila o tym, że jak słucha rzeczy, o których ja mówię, to zawsze go to bawi, to zawsze jest według niego zabawne. Ja tego nie rozumiem, jak on mógł tak to odebrać. Ale potem zawsze sobie chłopak uświadamia, że to jest prawda i nachodzi go fala smutku. Ja przeglądałem artykuły dotyczące NFZ-u w tym tygodniu, ponieważ wiecie, że w ten weekend generalnie wszyscy będziemy odpoczywać z wyjątkiem Jacka Paszkiewicza, czyli szefa NFZ-u, nie? Prezes NFZ-u tak naprawdę. Arłukowicz złożył wniosek o to, żeby go odwołać i tak dalej, i tak dalej. Lekarze go nie lubią, więc będzie taki szybki, szybki strzał generalnie, żeby uspokoić wszystkich tych, którzy mają jakieś pretensje do tego, że reforma refundacyjna im się nie podoba, że nie ma leków, że ludzie umierają, brakuje tam... Wiecie, o co chodzi, prawda? Pan Paszkiewicz się nagle okaże szybkim kozłem ofiarnym i będzie sprawa do załatwiania. Wszystko będzie dziać się po staremu, czyli po nowemu. W zasadzie po nowemu, czyli po staremu. I znalazłem artykuł właśnie na Gazecie Prawnej, który sprawił, że jak to czytałem, to dokładnie miałem tą samą reakcję. Nie byłem w stanie uwierzyć w to, że to jest prawda. Znaczy, to jest prawda, ja zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ już w październiku, czy listopadzie, mówiliśmy przed świętami o spodziewanej reformie refundacyjnej. Wtedy oczywiście o niej nie było jeszcze tak głośno i właśnie wspominałem o tej reformie na zasadzie jakichś jaj, totalnych dowcipów, o tym, czego lekarze spodziewają się, czego farmaceuci spodziewają się po reformie, która zakazuje rozdawania ulotek leków na przykład, nie? Czy tam stawiania gadżetów w aptekach, czy coś takiego. Podchodziliśmy do tego z punktu widzenia właśnie wolnorynkowego, że w sumie masz sklep, który sprzedaje leki i to się formalnie nazywa apteką, ale możesz tam tak samo sprzedawać pieluchy, jak i grzechotki. Możesz tam sprzedawać wodę mineralną obok witaminy C i nikt nie ma z tego powodu żadnego problemu. Dlaczego masz nie przyklejać sobie tam naklejek Colgate czy czegoś innego na ścianę, czy tam jakiś, nie wiem, ibuprofen, coś tam, coś. No nie chcę teraz nic mówić. Visolvit, Vibovit, cokolwiek, prawda? Rozumiemy, że nie sprzedajesz papierosów w aptece, bo to nie musi być zakazywane czy nakazywane, ale to jest pewien rodzaj jakby stylistyki, w której się obracasz, więc tam raczej papierosy obok Visolvitu nie pasują i to naturalnie reguluje rynek. A tu się nagle okazuje, że ma taka być ustawa refundacyjna, która przy okazji namiesza w tej bardziej komercyjnej części, bo jakby nie było, to jest rynek leków. To jest rynek leków. Rynek leków. Ktoś to produkuje, zatrudnia kogoś, żeby to badał, sprzedaje, jest dystrybucja, jest promocja i to jest rynek. Czego oczywiście minister Arłukowicz zdaje się
czy pani Kopacz. Zdają się tego nie rozumieć. Moi drodzy, nie będę was zanudzał całym artykułem z Gazety Prawnej, bo od tego jest Gazeta Prawna, żeby ją czytać, a nie agent Tomasz, żeby czytał artykuły z Gazety Prawnej. To nie jest przegląd prasy, ale są tu rzeczy... Podlinkuję za chwilę to na Facebooka. Tomasz Agencki, zapraszam, jeśli jeszcze nie wiecie. Tam jest artykuł, który mówi o przepisach terapii nowoczesnymi medykamentami. Generalnie chodzi o to, i to o tym... Dobra, o tym też znowu wrócę do tego, o czym mówiliśmy w agencie. Ważnusz, prawda? Ważnusz, czyli idea ważne, żeby nie ucierpiała służba zdrowia. Ona jest ważniejsza od zdrowia człowieka. Tak jak komunizm jest ideą ważniejszą od ludzkości, kiedy staje na konflikcie człowiek, idea wygrywa komunizm, przegrywa człowiek, tak samo tutaj idea służby zdrowia, tej tak zwanej darmowej służby zdrowia, która kosztuje coraz więcej pieniędzy, mimo tego, że jest darmowa, i jest, nie da się jej utrzymać, to ona jest ważniejsza, wiadomo, to jest proste, więc tak trzeba regulować, tak trzeba zmieniać prawo, żeby zawsze skądś te pieniądze się znalazły na służbę zdrowia, albo też, żeby ludzie na przykład, nie wiem, przestali palić papierosy, bo to kosztuje potem leczenie, prawda? Przestali się wspinać w górach, bo potem trzeba, łamią nogi, łamią mózgi, umierają, czaszki porąbane, zęby wybite, łeb urwany. I trzeba ich leczyć za publiczne pieniądze. Lepiej, żeby ludzie nie jeździli szybko, bo wtedy można potrącić kogoś, kto po pijaku wyjdzie na ulicę, prawda? Więc trzeba od razu montować czarne skrzynki w samochodach takie, żeby nie mogły się rozpędzać tam, nie wiem, 60 km w terenie zabudowanym, czy też 20 km w terenie zabudowanym i 100 na autostradach, prawda? Wtedy wiadomo, że te autostrady będą wolniej pękać. Chociaż zaczynają pękać, zanim jeszcze samochody tam wyjadą. W rozmowach z urzędnikami często można usłyszeć, że łzawe historie pacjentów to tylko narzędzie w rękach firm farmaceutycznych, aby lobbować za większą sprzedażą leku. Masakra, nie? Wejdźcie sobie gazetaprawna.pl. Zresztą tak jak mówiłem, zaraz to wrzucę na fejsa. Mężczyzna o wzroście 182 cm z chorobą leśniowskiego Crohna nie dostaje w szpitalu skutecznego leku, jeżeli waży więcej niż 60 kg. Resort zdrowia uzależnia bowiem podanie medykamentu od wskaźnika masy ciała pacjenta, który w tym przypadku nie może przekroczyć 18. Absurd jest tym większy, że cierpiący na chorobę leśniowskiego Crohna standardowo leczy się sterydami, po których sterydach przybiera się na wadze, więc rzadko kiedy spełniają się ministerialne wymagania, a NFZ nie musi płacić za nowoczesne leki. W ten sposób ratujemy budżet darmowej służby, jak to brzmi, budżet darmowej służby zdrowia, nie? Samo w sobie jest to śmieszne. Pacjent musi spełnić 6 innych warunków. Wysokie OB, przetoki, zapalenie naczyń, zajęcie stawów. Jak mówi Małgorzata Mosakowska ze Stowarzyszenia Pacjentów z Zapaleniem Jelita, to opis pacjenta, który nie istnieje, bo już nie żyje. Nie da się mieć tych wszystkich sześciu. Nie da się spełniać tych wszystkich 6 warunków. Pani Mosakowska sugeruje, że pomylono lub spójnik lub z i. No powinno być lub i lub, prawda? To wiadomo, to 10 lat temu było o tym dosyć dużo w prasie, o tych dwóch spójnikach. Niektóre szpitale mają zakontraktowane pieniądze na leki, ale nie mają chorych, którzy mogli być nimi leczeni. No i to jest piękny plan. Szpital wychodzi z pełną kasą na koniec roku. To jest świetne, genialne. Wśród pacjentów są osoby pilnie potrzebujące nowoczesnej terapii, ale nie spełniają kryteriów NFZ. Jeszcze powinno być kryteria, że powinien mieć skrzydła na przykład i trzecie oko na środku czoła. Wtedy może być leczony. Wtedy wyleczymy każdą chorobę, jaką tylko masz. Musi mieć tylko skrzydła i trzecie oko. Już raz po kontroli NFZ szpital dostał karę 300 tysięcy złotych za to, że nie trzymał się przepisów i leczył pacjentów, którzy na przykład za dużo ważyli. Dziś na 450 pacjentów z chorobą leśniowskiego Crohna do terapii kwalifikuje się 2. To jest chyba taka, ta ustawa refundacyjna, to jest chyba ten odpowiednik ustawy emerytalnej, nie? To będziemy podnosić, tak w końcu dostaniesz emerytury, ale musisz mieć 110 lat skończone. Wtedy dostaniesz, spoko, do końca życia w ogóle, luz. Ale to jeszcze jedna rzecz z tego artykułu, on jest przeogromny, długi, odnoszę was naprawdę, może nawet wrzucę go na stronę do siebie jako uzupełnienie. Jeden z chorych na reumatoidalne zapalenie stawów płacił za nowoczesne leki z własnej kieszeni. Brawo! Tego oczekujemy po pacjentach. Gdy zostały wpisane do programów terapeutycznych, był pewien, że teraz dopłaci mu państwo, ale usłyszał, że dzięki braniu leku jego stan się poprawił i nie spełnia kryteriów, by wejść do programu. No cóż, lekarze poradzili, by odstawił leki, wycieńczył organizm i wtedy będzie miał szansę. Pacjenci dotknięci różnymi chorobami, które nie zostaną dotknięte NFZ-em, że tak powiem, 1 czerwca
będą się zbierać przed siedzibą resortu zdrowia na Dzień Dziecka. Wymyślił tą właśnie ponoć inicjatywę rodzic, którego dziecko jest zagrożone nową ustawą refundacyjną. Moi drodzy, ja wiem, że się rzeczy zmieniają, ja wiem, że państwo nie ma pieniędzy, ale to, co się dzieje z tą ustawą refundacyjną, co tydzień dochodzą nowe informacje tak naprawdę, to jest jedna z wielu. A artykuł z Gazety Prawnej opisuje jeszcze wiele innych podobnych przykładów. Tak więc po prostu jedyne, co mogę wam polecić, to wycieczkę na stronę Gazety Prawnej. Albo 1 czerwca wycieczkę pod siedzibę resortu zdrowia i domaganie się tego, żeby już do końca to sprywatyzować. Pan nie wierzy w polską medycynę, jak ja widzę. Pan będzie równie pięknie wyglądał, jak pan będzie miał 67 lat. Przed państwem antyniusy. Obrady Europarlamentu sparaliżowane po tym, jak jeden z najważniejszych europejskich polityków opuszcza spotkanie bez słowa tłumaczenia. Donald Tusk musiał zdecydować, ratowanie eurostrefy czy otwarcie kolejnego odcinka autostrady. Dobrze znałem treść końcowego oświadczenia, które na koniec obrad wygłosił Herman Van Rompuy, gdyż sam mu je pisałem, powiedział premier przecinający wstęgę nowego odcinka autostrady Serock-Wyszków. Posłowie solidarnie przeciwko deregulacji. W minioną środę posłowie i senatorowie demonstrowali przed Pałacem Prezydenckim. Niespotykana zgodność dotyczyła propozycji Bronisława Komorowskiego, na mocy której otwarta miała być droga do zostania posłem i lub senatorem. Nie może być tak, by ktoś z ulicy mógł zmieniać prawo, grzmiał Henryk Piłczyk, PSL. Nie wyobrażam sobie, by ludzie mogli od tak głosować na przypadkową osobę, bez partyjnego przygotowania i błogosławieństwa odpowiednich służb, tłumaczyła posłanka Ruchu Podparcia. Prezydent jeszcze nie ustosunkował się do postulatów protestujących. Andrzej Wajda zgodził się zostać twarzą artystów strajkujących. Po oficjalnym podpisaniu listu otwartego Andrzej Wajda obiecał, że nie stanie za kamerą, dopóki państwo nie zacznie poważnie traktować artystów. Powyższe oświadczenie zaniepokoiło gdańszczan, którzy czekają, aż władze miasta zdemontują historyczne dekoracje filmowe umieszczone na bramie stoczni w ramach produkcji filmu o Wałęsie. To były antyniusy. Za straty spowodowane przez żurawie rolnicy nie dostają odszkodowań. Ptaków nie ma na urzędowej liście zwierząt, za które odpowiada państwo. W sali kongresowej spotykają się kapitaliści, aby radzić nad korektą kapitalizmu. To nie nadmiar władzy Unii Europejskiej jest dla nas zagrożeniem. Wysoki Sejm, Europa jest kobietą. Dlatego apeluję o mniej niepotrzebnych, męskich ambicji. Kto będzie samcem alfa? Bez perspektywy członkostwa w strefie euro Polska znajdzie się... Zagrożeniem naszej suwerenności jest tej władzy niedostatek. Myśmy się na to zgodzili w takim samym sensie, jak mogliśmy się zgodzić na Jałtę czy na parę innych traktatów międzynarodowych. Czy PiS, który jest przeciwny strefie euro, nie wie, że bez strefy euro Polska nie będzie miała miliardów euro? And I think, frankly, when it comes to chaos, you ain't seen nothing yet. Agent Tomasz. Numer 5. W minionym tygodniu w Portugalii wydarzyła się sytuacja, która spokojnie zasługuje na to, żeby napisać na jej podstawie scenariusz filmu kryminalnego, i to takiego naprawdę skomplikowanego, z romansem. Już to nasza Sawicka i agent Tomek, ten sejmowy oczywiście, to w ogóle nic w porównaniu z tym, co tu się działo, moi drodzy, w Portugalii. Duarte Lima, właśnie, to jest problem pana Duarte Limy. To jest, on się jak chyba kiedyś pojawił w audycji, ale to nie jest ważne. Trzeba było, żeby ten film powstał w ogóle, za oczywiście europejskie pieniądze, chyba w ramach, kiedy artyści będą strajkować, to ten film może wtedy powstać. Żeby ten film powstał, trzeba zmienić przynależność partyjną głównego bohatera, głównego złego, czarnego charaktera, ponieważ nie może być to reprezentant partii socjaldemokratycznej z wiadomych przyczyn. Ponieważ nic, co złego, nie może być kojarzone z socjaldemokracją. Socjaldemokracja może być ofiarą, polityk socjaldemokratyczny może być ofiarą jakiegoś spisku, ale musi być to spisek właśnie przeprowadzony przez polityka przynajmniej kogoś z okolic
republikańskich, wolnorynkowych, konserwatywnych na pewno. A przynajmniej musi mieć on jakieś dewocjonalia w domu na ścianach zawieszone. To pewnie jak oglądacie filmy, możecie się zorientować, że jak gdzieś w pierwszej połowie filmu ktoś ma krzyż w domu powieszony, to możecie się spodziewać tego, że odwali mu szajba w drugiej połowie filmu. To jest takie jakby zasugerowanie, że jak ktoś ma krzyż, czy tam jest bardzo religijny, to mu to odwali po prostu. Tak naprawdę było chyba tylko kilka filmów, które ostatnio widziałem. W przeciągu mówię o 10 latach wstecz, gdzie ta zasada krzyża wariackiego, można byłoby tak ją ochrzcić, nie miała zastosowania. W tym przypadku trzeba byłoby właśnie zmienić polityczny background głównego czarnego charaktera. Jest to historia, która działa się na przestrzeni ostatnich miesięcy, ale w ostatnim tygodniu jakby doszła już do tego finału. Czy to był happy end, to posłuchajcie. Wszystko chodziło o śledztwo prowadzone wobec Duarte Limy. Były przewodniczący, wiceprzewodniczący rządzącej Portugalią Partii Socjaldemokratycznej. Był podejrzany o to, że zabił swoją klientkę, Rosalinę Ribeiro. Problem polega na tym, że Rosalina Ribeiro była milionerką, a on był podejrzewany o to, że przyczynił się do jej śmierci. Lima była jednym z kluczowych klientów szwajcarskiej grupy, która prała pieniądze milionerów. W ostatnich dniach udało się jakoś panu Duarte Limie w porozumieniu z tymi Szwajcarami przelać z konta na konto 5 milionów euro. Z konta oczywiście pani Ribeiro na rachunek szwajcarski tego właśnie polityka portugalskiej partii socjaldemokratycznej. Więc przyłapano pana Duarte Limę na tym, że ma jakieś ogromne kontrakty z tą grupą szwajcarską, o której tu zaraz powiemy. I tu się zaczyna drugi akt historii, flashback, trzeba się cofnąć, bo okazuje się, że ta grupa szwajcarskich bankierów to tak naprawdę był gang, który pomagał wyprowadzać pieniądze z Portugalii właśnie portugalskim milionerom, politykom i innym osobom, które były zainteresowane tak zwaną ucieczką fiskalną. O ucieczce fiskalnej będzie jeszcze dzisiaj w ostatniej wiadomości w Agencie i o tym całym wydarzeniu informuje RMF FM i opowiada to taką historię, że w Portugalii rozbito największą w historii kraju siatkę przestępczą umożliwiającą oszukiwanie fiskusa. No i dobra, czytamy o oszukiwaniu fiskusa, czyli unikaniu podatków, tak? Czy oszukiwaniu, bo tutaj jakby do tej pory nie jest nic wyjaśnione. Który to gang naraził państwo na straty w wysokości 1 miliarda euro? No to zaraz, naraził na straty, czy po prostu zajumał miliard euro? To jest różnica, nie? Pomagał politykom zakładać konta bankowe w Szwajcarii. Bla bla. Nielegalny proceder prowadzono za pośrednictwem szwajcarskiej spółki, w której jednym ze statusowych zadań było zarządzanie majątków zamożnych osób. W rzeczywistości pomagała ona grupie wpływowych osób w Portugalii unikać płacenia podatków. Ale zaraz. Skoro zadaniem statutowym firmy było zarządzanie majątkiem zamożnych osób, no to nic dziwnego, że pomagała ta firma unikać płacenia podatku, bo w tym artykule jest kwestia tak postawiona, że statutowo to oni mieli zarządzać majątkiem, ale w rzeczywistości pomagali unikać płacenia podatków. To jest to samo przecież, nie? Dobra. I tu dopiero po chwili dowiadujemy się, że chodziło też o jakieś pranie brudnych pieniędzy portugalskich przedsiębiorców. Nie wiadomo tak naprawdę, na czym miało polegać to pranie brudnych pieniędzy. Nie podaje artykuł żadnych przedsiębiorców, ale doszli do pana Duarte Limy i przez niego później doszli do tej siatki. Stała się rzecz straszna. Tak więc, skoro już w Portugalii nie działa gang, który pomaga politykom unikać płacenia podatków, no to wydaje mi się, że to jest dobra wiadomość dla strefy euro i po prostu już nie musimy zajmować się kryzysem w Portugalii, skoro potencjalnie ukradziony miliard euro został uratowany. Taki też może być happy end tego filmu oczywiście nakręconym, tylko tak jak wspominam, nie? Pan Edward Lima, główny szwarc charakter, nie może być politykiem partii socjaldemokratycznej, bo to nie będzie wyglądać wiarygodnie. Numer 4. Informacja numer 4, czyli kwadrant przepływu głupoty. 4 malutkie informacje połączone jakimś kręgosłupem znaczeniowym, jeśli można byłoby tak powiedzieć. Dzisiaj w zasadzie nurkujemy we Francji. Wartością łączącą te wszystkie 4 newsiki, o których zaraz wspomnę, które wam przybliżę, jest, nie wiem, znajomi królika, powinno się to nazywać. Nowy prezydent Francji. Wiadomo, prawda? François Hollande.
przedstawia nowy program społeczny, który zakłada kilka poważnych zmian. Między innymi taką zmianą jest powrót do starego wieku emerytalnego, obniżenie z powrotem wieku emerytalnego. Tylko dowód na to, jak bardzo prawicowym politykiem jest Donald Tusk, oczywiście, skoro socjalista Hollande jako pierwszą swoją praktycznie flagową reformę ogłasza obniżenie wieku emerytalnego z 62 do 60 lat. Stopniowo, na początek nie będzie to jakaś duża grupa pracowników. Reforma emerytalna była sztandarowym projektem Sarkozy'ego, a teraz wiadomo, François Hollande musi pokazać, jak bardzo od Sarkozy'ego się różni, więc z 62 do 60 z powrotem. Przeciwko temu oczywiście występują już politycy z UMP, czyli Unia na Rzecz Ruchu Ludowego, to jest to ta ekipa Sarkozy'ego. Jean-François Copé, sekretarz generalny, mówi, jest dla mnie oczywiste, że wiele związków wrzuca całą wstecz, chodzi o związki zawodowe oczywiście. Prawda jest taka, że nie mamy ani jednego euro, żeby za to zapłacić. 10-17 czerwca we Francji wybory parlamentarne i Partia Socjalistyczna musi mieć większość w Zgromadzeniu Narodowym, aby ten program przepchnąć. Dominik Strauss-Kahn, pamiętacie w ogóle takiego chłopaka? Chłopaka. To już poważny dżentelmen, tylko oczywiście fantazję ma wciąż chłopięcą i takie tam chłopięce lubi organizować zabawy i spotkania. On miał być prezydentem Francji tak naprawdę jeszcze rok temu. Wszyscy myśleli, że Dominik Strauss-Kahn będzie kandydatem przeciwko właśnie Sarkozemu z ramienia partii socjalistycznej. Ale 14 maja, czyli praktycznie rok temu, aresztowano na nowojorskim lotnisku JFK Strauss-Kahna, to pamiętacie, już rok minął od tego. Tam wtedy chodziło o to, że się rzucił na jakąś pokojówkę w Nowym Jorku, te zarzuty wycofano, teraz oczywiście okazuje się, że zarzuty wróciły, znowu go będą o to maglować, ale tymczasem jest pan Dominik Strauss-Kahn podejrzewany o udział w zbiorowym gwałcie, jak się okazuje. Istnieje wstępne podejrzenie, że w grudniu 2010 doszło do działań, które można by zakwalifikować jako zbiorowy gwałt, oświadczyła prokuratura w Lille. Postępowaniem objęto trzech przyjaciół Strauss-Kahna. Zeznania prostytutek są podstawą, jakby powodem tego postępowania. Zeznania prostytutek, które uczestniczyły w jednym ze spotkań ze Strauss-Kahnem w Waszyngtonie. Jak to ładnie się nazywa? Uczestniczyły w jednym ze spotkań. Zeznała jedna z kobiet według agencji DPA, że doszło wówczas do seksualnych czynności, na które nie wyraziła zgody. Okej. Teraz będą się zastanawiać, na co wyraziła zgodę w takim razie, jak mógł Strauss-Kahn to zinterpretować i za rok znowu o tym usłyszymy. Byłemu szefowi Międzynarodowego Funduszu Walutowego postawiono w marcu wstępnie zarzuty udziału w stręczycielstwie w zorganizowanej grupie przestępczej w tak zwanej aferze hotelu Carlton. To kolejny kumpel Dominika Hollanda, kolejny Nicolas Sarkozy. To w zasadzie też kumpel Hollanda. Francuska prasa twierdzi, że w oficjalnych dokumentach zaksięgowane zostały spodziewane wpływy z zapowiadanej przez Sarkozy'ego podwyżki VAT, która nie została przegłosowana przez parlament, a jego następca, François, nie zamierza wprowadzić. W ten sposób we francuskiej kasie po prostu 20 miliardów euro brakuje. Niespodzianka na przywitanie nowego prezydenta. I teraz nowy prezydent będzie miał do wyboru. Albo jeszcze bardziej opóźnić uzdrowienie finansów publicznych, jak się ładnie dowiadujemy z papu. Uzdrowienie finansów publicznych. To z pewnością socjaliści są w tym świetni. Rewelacyjni. Albo wprowadzić prawie dwa razy wyższą podwyżkę podatków niż na to zapowiadał. No to jeśli on chciał do 75%, to będzie musiał ile? Do 90 tam iluś, tak? Podnieść podatki. No to z pewnością za tą dziurę 20 miliardów we francuskiej kasie na pewno bardzo szybko zaszpachluje, jak już wszyscy ludzie, którzy zarabiają jakiekolwiek pieniądze, wyniosą się z Francji. Co już zaczęli robić ci, którzy zarabiają największe pieniądze. Zamiast 29 dodatkowych miliardów, jak pisze PAP, będzie musiał znaleźć 49 miliardów euro. Znaleźć, by sfinansować swój program wyborczy, który zakłada zatrudnienie 60 tysięcy dodatkowych nauczycieli w szkołach publicznych, policjantów i urzędników. Wow. Nowy prezydent zlecił przeprowadzenie audytu sytuacji finansowej Francji, bo podejrzewał właśnie, że ekipa Sarkozy'ego mogła sprytnie ukrywać niektóre dziury finansowe.
Sarkozy oczywiście przodowy wolnorynkowiec, a jakże. Ostatnia informacja w dzisiejszym kwadrancie przepływu głupoty. Europa mogłaby wzmocnić unię monetarną, jeśli europejscy politycy mieliby prawo ogłaszać bankructwo suwerennych państw. Czyli państwa mają pozostać suwerenne, ale jeśli tylko nie spełnią wymagań tego nowego paktu fiskalnego, to Strasburg mógłby je określić jako bankruci. I wtedy wprowadzić tam swoją policję finansową. Taką, że ta grecka trojka to nic w porównaniu z tym. Taki pomysł miał Jean-Claude Trichet, ostatni z poruszany w dzisiejszym kwadrancie kumpel Dominika. To jest były szef Europejskiego Banku Centralnego, więc ten człowiek wie, co mówi. Uznaje, że eurokraci powinni mieć prawo przejmować kompetencje suwerennych państw w kwestii ich polityk fiskalnych. Czyli jesteś suwerenny, ale niech no tylko pojawi ci się jakiś problem na horyzoncie, to natychmiast robimy coś w rodzaju anschlussu twojej gospodarki. Z Brukseli oczywiście. Ja nie wiem, czy to jest taki... No oczywiście tutaj czytam też w rozwinięciu tej wypowiedzi, że to ma być jakaś rewolucyjna metoda i tak dalej, ale ja mam wrażenie, że już od jakiegoś czasu zaglądamy i podsłuchujemy dużo o rewolucyjnych metodach płynących z byłych lub obecnych szefów Europejskiego Banku takiego czy innego. I to nie brzmi jakoś tak rewolucyjnie. Od tego jest przecież pakt fiskalny. To jest tylko pierwszy krok w przejęciu tak zwanych suwerennych gospodarek. To był kwadrant przepływu głupoty z Francji. Przed nami trzy ostatnie informacje w dzisiejszym agencie. Media, radio, prasa, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy i dobra, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media chłostające czerwoną hołotę. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Już dziś wejdź na swoje facebookowe konto, wpisz w wyszukiwanie Tomasz Agencki i zaproś do znajomych. Komentuj, klikaj, że lubisz i udostępniaj. Nawet najmniejsze dzieło samo się przecież nie zrobi. Agent Tomasz. Numer 3. Wychodzi na to, że mamy polityków, którzy doskonale wiedzą, jak ratować kontynent, chociaż ratowanie państw, z których się wywodzą, nie za bardzo i nie zawsze im się udaje tak, jakby tego chcieli, tak jak to obiecują, a można byłoby też przyjrzeć się, jak zarządzają własnym ogródkiem. TVP Info postanowiło przyjrzeć się temu, jak wygląda życie po życiu, życie po kadencji, można byłoby tak to powiedzieć. Zainspirował ich do tego Piotr Gadzinowski. Piotr Gadzinowski to jest taki bolszewik z SLD, który dużo krzyczy, był parlamentarzystą, zdaje się, przez 3 kadencje do niedawna. No i teraz słynie z tego, że prowadzi bloga i jak powiedział, w Polsce jest ogromna grupa byłych posłów, którzy klepią biedę, ale za żadne skarby się do tego nie przyznają, ponieważ, jak mówi pan Gadzinowski, wstydzą się tego. I teraz tak, TVP Info zrobiło dochodzenie i sprawdziło, co się generalnie dzieje u ludzi. Emeryturę 1300 zł ma były minister sprawiedliwości Andrzej Czuma, który raz na jakiś czas robi szybką hałturę w postaci wykładu dla studentów, jak sam się przyznaje. Dotarli też do Roberta Węgrzyna, posła Platformy Obywatelskiej ze słynnej naciskowej komisji. Ponoć dostał jakąś propozycję pracy, 2 nawet mówi, i od czerwca będzie pracował, ale na razie nie chce zdradzić co i jak. Tak więc dziennikarze Info zwrócili się do Pawła Poncyliusza, jednego z niewielu polityków, którzy odnieśli jako taki sukces w tak zwanym biznesie. Pan Poncyliusz jest obecnie dyrektorem do spraw strategii i rozwoju w firmie IPOPEMA i pan Paweł tłumaczy, że żeby w ogóle biznes chciał rozmawiać z takim politykiem, to nie dzieje się to tak. Na to należy zapracować. Przede wszystkim
Nie wolno w kwestiach biznesowych głosić herezji, bo takich ludzi biznes się przede wszystkim boi. Wiadomo, że były poseł to nie to samo co poseł, więc on już za wiele lodów nie wykręci i za dużo nie wylobbuje, tudzież nie załatwi, więc po prostu staje się on normalnym kandydatem na pracownika. I co gorsza, tak naprawdę firmy ponoć, to już według TVP Info, nie zatrudniają byłych posłów, ponieważ obawiają się i nie chcą mieć celebrytów u siebie. Nie chcą zatrudniać znanych osób. To pierwszy raz się dowiedziałem o czymś takim z TVP Info, ale cóż, człowiek się uczy całe życie. I ponoć jeszcze jedną jedyną rzeczą poza malutką emeryturą albo wielkim biznesem są oczywiście układy i układziki. Były parlamentarzysta SLD, pan Martyniuk, został doradcą prezesa NBP Marka Belki. Pani Jolanta Fedak została szefową Rady Nadzorczej Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zdaniem mediów, prawda, lokalnych, otrzymała to stanowisko tylko i wyłącznie dzięki rekomendacji wicepremiera Waldemara Pawlaka. No wiecie, nie jest to może to samo, co pozycja Gerharda Schrödera w Radzie Nadzorczej Nord Streamu, no ale każdy orze jak może. Nie miał nic wspólnego z Pawlakiem oczywiście. Jak pisze TVP Info, największym sprawdzianem dla byłych parlamentarzystów jest to, czy w znalezieniu pracy albo założeniu firmy są w stanie poradzić sobie, nie korzystając z kontaktów politycznych. Jak się okazuje, większość z nich ten test oblewa i TVP Info powołuje się w tym samym na słowa byłego posła PO Krzysztofa Tyszkiewicza, który założył sobie agencję PR. W zasadzie na wizytówce tylko PO zmienił na PR i jedzie jakoś tam sobie... z tym generalnie radzi. Ale to ciekawe, nie? Że ci posłowie żyją na skraju biedy, ale wstydzą się do tego przyznać. No bo już naprawdę, nie? Człowiek, który wychodzi na totalnego nieudacznika. Idę reprezentować lud z tyrany, żeby kręcić lody. Nagle się okazuje, że ani nie potrafisz ludu reprezentować, ani też kręcić tego ludu na lody. Oczywiście. Okej, okay, ale przed nami... cudowne, złote, europejskie metody, które mogą tyczyć też tych bezrobotnych byłych posłów, jak również bezrobotnych byłych studentów. I to na terenie całego kontynentu. Numer 2. Znalazłem na stronie Parlamentu Europejskiego, słuchajcie, oficjalny komunikat. To jest oficjalny komunikat w kategorii tego nowego refrenu europejskiego, który od momentu, w którym Hollande został prezydentem Francji, jest jakby takim nowym, wiecie, no, ten nowy motyw na zasadzie: już nie oszczędzamy, nie próbujemy zbić zadłużenia, tylko robimy wzrost. Jak ten wzrost zrobimy wystarczająco duży, to ten wzrost pokryje nam zadłużenie chociażby z podniesionych podatków. Jakby opodatkujemy ten wzrost, który teraz wytworzymy, i on przez to spłaci nam zadłużenie, bo wydaje mi się, że do tego sprowadza się polityka: róbmy wzrost. Róbmy wzrost. To też jest ważne, nie? Wow, świetnie, że do tego doszli, że wzrost jest ważny. Jak go będą robić i w jaki sposób będą walczyć z tym wzrostem? No to przede wszystkim muszą zbić bezrobocie, jak się okazało. A odkąd w poprzedniej zwrotce walki z bezrobociem zakazano zwalniać obecnie pracujących, to przestali, prawda, zatrudniać. Proste, bo nie trzeba było komu po co nowych. I najbardziej okazuje się, że w Europie na tym młodzież ucierpiała. To już kwestię tą poruszaliśmy przy okazji ustawy chociażby hiszpańskiej, niedawnego prawa dotyczącego depenalizacji zwalniania. Dobra, już nie będziemy do tego wracać. I to jest tak. Sesja plenarna odbyła się 24 maja 2012. Cudownie czytam to i w ogóle, moi drodzy, serce rośnie. Tętno rośnie też przy okazji. Opracowanie, tak, metody, jak generalnie, jak doprowadzić do tego, żebyśmy mieli to niebo na ziemi? Opracowanie europejskiego planu inwestycyjnego. Czyli oni dopiero będą opracowywać ten plan inwestycyjny i nad tym głowili się przez 3 dni. Dla stworzenia nowych miejsc pracy. No to będzie świetny plan, domyślamy się. Relokacja unijnych funduszy strukturalnych na projekty stworzone dla młodych ludzi. Okej. Okay. Utworzenie, i to jest piękne, europejskiej gwarancji na rzecz młodzieży. I co będą gwarantować tej rzeczonej młodzieży? Zapewnienie, że nie będą oni pozostawali bez pracy na dłużej niż 4 miesiące. To będzie zapewnione przez Unię, że młodzież przez 4 miesiące, koniec, najwyżej 4 miesiące będzie bezrobotna. To główne propozycje środków, które mają rozwiązać problem bezrobocia wśród młodych ludzi. To jest oczywiście, zaraz po tym następuje cała setka różnego rodzaju statystyk, ile jest bezrobocia, ile jest wśród młodych, ile wśród starych.
Posłowie z zadowoleniem przyjęli komunikat Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy Szanse dla Młodzieży, wyrażając równocześnie poważne wątpliwości, czy skala proponowanych działań jest współmierna do wagi obecnego kryzysu w formie bezrobocia wśród młodzieży. Czy oni by chcieli jeszcze więcej tego tam planu inwestycyjnego, czy tej relokacji, tej gwarancji dla młodzieży i tak dalej. Dlatego posłowie wzywają kraje członkowskie do przedstawienia europejskiego planu inwestycyjnego, który zapewniłby trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu i zatrudnieniu wzrost. Czyli to jest tak, trzeba przedstawić, oni wzywają do przedstawienia kraje członkowskie, ci posłowie z krajów członkowskich w Komisji Europejskiej, członkowie, żądają przedstawienia planu inwestycyjnego, który miałby zapewnić, czyli taki plan, który musiałby zapewnić, koniec, musiałby być zapewnienie 100% i musielibyśmy wszyscy mieć pewność, że on zapewni trwały, nie że tam na moment, tylko trwały, sprzyjający włączeniu społecznemu. Co to jest włączenie społeczne? Nikt tego nie wie, możemy się domyślać. Każdy z nas już słyszał ze strony Brukseli i Strasburga taką tonę pierdół, że hasło włączenie społeczne może mu się kojarzyć, że tych od Arłukowicza będą włączać, tych wyłączonych będą włączać społecznie z powrotem. Nie wiadomo, to nie jest wyjaśnione. I zatrudnieniu, czyli stałe, sprzyjające, trwałe, never ending story, wzrost. I teraz tak, na posiedzeniu Rady Europejskiej 30 stycznia, jakiś czas temu, prawda, Barroso oznajmił, że w budżecie funduszy strukturalnych do wydania zostało jeszcze 82 miliardy euro. I posłowie wyrazili teraz ubolewanie, że po 4 latach kryzysu 82 miliardy euro pozostały niewydane. Tyle w ogóle można byłoby fabryk wybudować. Wezwali komisję, by uznała za priorytet przysunięcie znacznej części kwoty na projekty przeznaczone dla młodych ludzi. Nikt nie wie jeszcze, co to miałoby być, ale mają powstać właśnie, tak? Generalnie chodzi o to, żeby zapewnić każdej młodej osobie w Unii Europejskiej prawo do oferty zatrudnienia, nauki zawodu lub dodatkowego szkolenia, bądź zatrudnienia połączonego ze szkoleniem, jeśli pozostają bez pracy przez okres 4 miesięcy. Stworzenie europejskiej karty na rzecz jakości staży. Bo teraz generalnie, wiecie, umowy śmieciowe, to już ludzie chcą mieć umowy śmieciowe, są zatrudniani na staż w ogóle darmowy, nie? Już teraz, wow, masz umowę śmieciową, ale ci fajnie, masz jakąś umowę w ogóle, ale ci super. Ponieważ okazało się, że to jest problemem, tak więc karta na rzecz jakości staży ma powstać i ona ma doprowadzić do uniknięcia przypadków wykorzystywania stażystów. Posłowie z zadowoleniem przyjęli przedstawiony przez komisję plan przedstawienia Radzie Europejskiej propozycji. Czujecie tą opcję? Już nie muszę czytać dalej. To jest taki bełkot, że tego nie ma sensu czytać dalej, ale po prostu słowo przedstawić jest tutaj najważniejsze. Czyli oni przyjęli przedstawiony plan przedstawienia Radzie Europejskiej propozycji. Przedstawiono posłom komisji, inaczej, chronologicznie, żebyśmy się nie pogubili w tym wszystkim. Dobra, bo to jest ważne. Ciekawe, czy neuropeistycy tego uczą. Komisja przedstawiła posłom plan przedstawienia Radzie Europejskiej propozycji utworzenia instrumentów gwarancji na rzecz młodzieży oraz karty staży do końca 2012 roku. Zdecydowanie wezwali kraje członkowskie do zatwierdzenia tych projektów do końca 2012 roku. Ja już się pogubiłem, serio. Ja mam to napisane przed sobą tutaj, podkreślane cyferki, żeby wiedzieć, który przecinek odkreśla zdanie podrzędne. Dobra, żartuję. Ale nie jestem w stanie tego w ogóle zrozumieć. Czyli komisja przedstawiła posłom przedstawienie projektu, pomysłu Rady zaaprobowania projektu na rzecz młodzieży przedstawionej posłom z gwarancją pracy do końca 2012. Tego jest za dużo na mnie. Nie mógłbym zostać europarlamentarzystą, moi drodzy, musiałbym się wziąć... Będę po prostu musiał polegać na jakiejś konkretnej robocie, niestety. Niepisana jest mi rola europarlamentarzysty, jak widać. Musiałbym się w tym wszystkim połapać, a nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie tego logicznie rozpracować. I ci goście siedzą dniami i nocami, autentycznie. Mają te przegrzane mózgi i wymyślają taką karteczkę. Piszą taką karteczkę, którą ja mogę, powiem wam szczerze, nie wiem, uznać co najwyżej za twór jakiegoś kabareciarza. I to nawet średniej jakości twór. I oni robią wzrost. Przedstawiają. Z aplauzem przyjmują propozycję przedstawienia planu projektu, przedstawienia propozycji Radzie przez posłów komisji. I odwrotnie też. Dokładnie tak samo to działa. Wyssałeś całą treść z mainstreamowych mediów? Ten podcast jest dla ciebie.
numer jeden. Programs that we put forward haven't worked at the scale that we hoped. Tak jak obiecałem na koniec dzisiejszego agenta, informacja odlotowa, ale o odlotowości będzie w drugiej części tej informacji i a propos ucieczek fiskalnych. Jeśli pamiętacie kwadrant przepływu głupoty sprzed tygodnia, to tam mówiliśmy o problemach Kalifornii. Kalifornia to taka Grecja w Stanach Zjednoczonych, jak ktoś nie wie. I tam był taki klimat, że nie wiedzieli, jak te pieniądze odzyskać, jak te pieniądze od ludzi wyciągnąć. Coraz więcej ludzi uciekało z tej Kalifornii. Gość, w końcu rząd Kalifornii stwierdził, że spokojna głowa, Facebook wchodzi na giełdę, to dorąbiemy im takie podatki od zysków kapitałowych, że się chłopcy nie podniosą. I nagle się okazały dwie rzeczy, że współzałożyciel Facebooka w ogóle postanowił zrezygnować z obywatelstwa amerykańskiego parę tygodni przed tym, jak Facebook wszedł na giełdę i dzięki temu uratował jakieś 67 milionów dolarów. Na tym prostym jednym ruchu, że już jakby nie przestały go obowiązywać te prawa tak na dobrą sprawę. Czyli włodarze Kalifornii musieli obejść się smakiem, przynajmniej jeśli chodzi o jego kieszeń. Facebook szedł na giełdę i tam, jak wiecie, więcej gadania o Facebooku było zanim wszedł na giełdę niż po tym, jak już się na niej znalazł, bo tam rzeczywiście większego szału nie było, w przeciwieństwie do spodziewanych sytuacji. I nagle okazało się, że cała ta sytuacja z tym, że ktoś może wyjechać z kraju, zrezygnować z obywatelstwa i zabrać swoje pieniądze ze sobą, w ogóle oburzyła przenajświętszych centralnych państwowców. I to zarówno z partii demokratycznej, czyli tej uchodzącej za lewicową, jak i tej konserwatywnej, republikańskiej, tutaj pełniącej, grającej rolę prawicy na scenie amerykańskiej. Dotarłem do zapisków z Uniwersalnej Deklaracji Praw Człowieka, które mówią, że każdy ma prawo do tego, żeby opuścić jakikolwiek kraj, w tym własny. To jest jeden z zapisów Deklaracji Praw Człowieka Uniwersalnej oraz, że nikt nie powinien być arbitralnie pozbawiony swojej własności. No i wbrew tym jakby podstawowym zasadom wystąpił senator z Partii Demokratycznej Chuck D. Schumer. No to jak wiadomo, jak jest demokrata, to wiadomo, że demokraci mają dwa jakby modele pozyskiwania pieniędzy, tak? Albo zabrać komuś, kto ma te pieniądze, albo wydrukować. To tak się robi wzrost w Stanach Zjednoczonych. Wszyscy się o tym na szczycie niedawnym potwierdzili sobie nawzajem tą teorię, że oczywiście tak trzeba robić wzrost i nie inaczej. No i tam oczywiście był ogromny problem, bo Chuck D. Schumer zaproponował podatek 30%, jeśli ktoś chciałby wynieść się z kraju i zabrać swoje pieniądze ze sobą. A Amerykanie muszą płacić podatek dochodowy nawet jeśli są poza Stanami Zjednoczonymi, nawet jeśli pracują w innych krajach. To jest więc stąd bogactwo, moi drodzy. Mówi się, że bogactwo Stanów Zjednoczonych zostało wzniesione na niewolnictwie i może już niewolnictwa nie ma, ale to bogactwo cały czas w bardzo podobny sposób jest, że tak powiem, budowane. Tak więc propozycja pana Chucka Schumera to jest 30% i natychmiast przeciwko niemu, no oczywiście wiadomo, że będą głosy republikanów. No bo coś powie demokrata a propos podniesienia, czy też wprowadzenia podatku, to natychmiast wznoszą się głosy republikańskie z tej drugiej strony sceny politycznej. Tylko w tym wypadku, bo republikanie też nie za bardzo mogą głośno krzyczeć, ponieważ nawet John Boehner, który jest jakby marszałkiem Sejmu, odpowiednikiem marszałka Sejmu, przyklasnął senatorowi Schumerowi i powiedział jak najbardziej, że sytuacja z tym gościem z Facebooka, z tym Severinem jest po prostu oburzająca i on jak najbardziej popiera taki pomysł, że ktoś chce uciekać przed płaceniem podatków i chce przez to uciekać przez granicę przed płaceniem podatków, to jak najbardziej on, republikanin, chciałby to poprzeć. Całe to prawo, przeciwko któremu, jakby od którego, nie wiem, jakby przed którym próbuje schronić się ten Severin cały z Facebooka, ono zostało wprowadzone tak naprawdę w 2008 roku przez George'a Busha, czyli jakby to jest to słynne ratowanie kapitalizmu przez naginanie zasad kapitalistycznych. To są dwa osobne akty tak naprawdę, ale w nich generalnie te 67 milionów pana z Facebooka się zasadza. Czyli jakby tutaj występuje wyjątkowa zgoda między tą lewą a tą prawą stroną, czyli między marksistami a keynesistami. I jak się jeszcze okazało, ten konsensus to nie jest tak naprawdę 2008 rok, tylko można powiedzieć, że to są lata 30., że to jest Republika Weimarska, a potem Trzecia Rzesza,
ponieważ tam Żydzi, którzy uciekali w latach 30. z tego regionu, w latach 30. oczywiście poprzedniego stulecia, nie tego, co mamy obecnie, musieli płacić dokładnie taki sam podatek, tylko że oni byli akurat, nie wiem, może ich bardziej jakby rządzący lubili, a może mniej nienawidzili w ten sposób, co? Oni musieli płacić 25% swojego majątku, jeśli chcieli wyprowadzić się z ziem powoli zajmowanych przez jedynie słuszną rasę narodowych socjalistów. Stowarzyszenie Americans for Tax Reform, czyli Amerykanie na rzecz reformy prawa podatkowego, przytaczają różnego rodzaju równoległości i podobieństwa między Republiką Weimarską a stanem obecnym w USA. To oczywiście chodzi o zadłużenie, inflację, takie rzeczy, prześladowanie biznesu, ograniczanie wolności rynkowej. W tym momencie doszło do tego jeszcze bardzo brana poważnie, jak widać, przez obie strony, ciesząca się dużą popularnością wśród rządzących, propozycja opodatkowania każdego bogatego, który chciałby się wynieść z kraju. Trzeba też zauważyć, że ta polityka zakazywania przekraczania granicy przez bogatych gdzieś równolegle jest praktykowana z polityką zapraszania do przekraczania granicy przez biednych, co też jest ciekawostką. Ale dobra, inna rzecz. Ucieczka z kraju jakakolwiek, czy chwilowa, turystyczna, czy taka na poważnie, będzie w tym momencie, jak się okazuje, droższa ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ postanowiono podnieść opłatę za bezpieczeństwo lotu, informuje TSA, czyli Urząd Bezpieczeństwa Transportu. Ma to przynieść jakieś oczywiście, znowu tutaj są zakładane ogromne liczby, w przeciągu następnego roku ma to przynieść 315 milionów dolarów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest tylko i wyłącznie 2,5 dolara podwyżki na bilecie w ramach tego, żeby było większe bezpieczeństwo. Chodzi generalnie o to, że teraz terroryści mają tak sprytne metody, że sami potrafią się zamienić w bombę atomową w samolocie, więc trzeba na lotniskach zainstalować wszędzie rentgeny i różnego rodzaju innego opcje, więc oni nie chcieli brać tych pieniędzy z budżetu jakby, prawda, centralnego, tylko stwierdzili, że skoro to na rzecz bezpieczeństwa pasażerów ma służyć ta opłata, więc to pasażerowie powinni tą opłatę uiścić. Tak więc wylot ze Stanów Zjednoczonych jest 2,5 dolara droższy, ale przynajmniej jeśli jesteś założycielem Facebooka, możesz na tym wylocie zaoszczędzić 67 milionów dolarów, więc w sumie może to się opłacać. Tą informacją wylatujemy z dzisiejszego podsumowania tygodnia, który to był tydzień 21 tydzień 2012 roku, 24 odcinek drugiego sezonu. Same dwójki wszędzie, ale przynajmniej nie szatańskie dwudziestki. Dzisiaj nie było szatańskich dwudziestek wyjątkowo. Wiemy, że póki co nie ma innych planów powyżej 2020 roku niż to, że do 2050 ma nie być samochodów w Unii Europejskiej. To jest jedyny plan, jaki wiemy, że będzie, bo co się będzie działo z ZUS-em, co się będzie działo z NFZ-em, to za rok nie wiadomo, co będzie działo się z tymi instytucjami, więc nie ma co fantazją wyjeżdżać powyżej tej daty. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony półtorej godziny. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, że czegoś dowiedzieliście się z tego podcastu. Zapraszam na stronę agentomasz.pl. Jeśli tylko chcecie złożyć jakieś pochlebne uwagi, jest adres radio@agentomasz.pl. Jeżeli chcecie złożyć niepochlebne uwagi, to zapraszam do pisania do innych podcasterów. Nie, dobra, żartuję. Tak naprawdę pamiętajcie, że możecie wspomóc ten podcast i inne podcasty na różne sposoby tak naprawdę, a najbardziej nam, podcasterom w radiach internetowych, zależy na tym, żeby mieć jak największą publiczność. Czyli jeśli dobrze się bawiliście, nie bądźcie sknerami, podzielcie się tym ze znajomymi, podlinkujcie to komuś na Facebooku, wrzućcie to na Twittera, wrzućcie to na Google+, czy gdziekolwiek indziej. Kliknijcie, że lubicie, etc. Sami wiecie, co robić. Nie będę wam tego przedstawiał. Tam jakiś wykopać ponoć też można ten podcast. To też ciekawostka jest w ogóle. Czy wykop.pl ma coś wspólnego z panią Kopacz? Poza tym oczywiście, że wielu ludzi chciałoby ją wykopać z jej obecnie sprawowanej funkcji, ale tak serio mówię, czy... No dobra, nieważne. Tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Sorry, że zadałem wam to pytanie. Zmusiłem was do stracenia 15 sekund cennego czasu na zastanawianie się nad tym bzdurnym, nawet nie retorycznym pytaniem. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za wspólnie spędzony czas. Życzę wam miłej resztki weekendu.
oraz przyjemnego ostatniego tygodnia majowego w tym roku. Do usłyszenia wkrótce. The president has voiced support for the occupied folks in the past for at least their goals. Did their actions in Chicago sour his support? Well, I think you're making broad comparisons between different groups. What the president has said in the past is that he has understood the frustrations that Americans have about failure in particular of Wall Street in some cases to obviously Wall Street's role in the financial crisis that helped precipitate the worst recession since the Great Depression. agentthomas.pl Proszę państwa, można powiedzieć, że nic dodać, nic ująć.